gościliśmy na naszym spływie grupę kajakarzy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy między innymi również przyglądali się opatrzy naszej imprezie, chcąc promować ją u siebie w kraju, przysyłając w przyszłym roku grupy. Sądzę, że kolega Majchewicz, który był szefem grupy, a odgrażał się, że w przyszłym roku wygra Międzynarodowy Styl Kajakowy na Dunajcu, że powiedział nam tutaj, jak to zrobić. Jurek, zapraszamy. Tak to jest się odgrażać. Żeby mnie złapali ze słowa. No. Ale... Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałem podziękować Mieszkowi za to, że był tak uprzejmy i zaprosił grupę taką malutką tym razem, bo tylko 6 dziennikarzy amerykańskich do uczestnictwa w tym spływie. Muszę powiedzieć, że to było wielkie przeżycie dla nich. Chyba tutaj pan reporter, który stoi obok mnie, robił z nimi wywiady i byli bardzo zadowoleni. A chciałbym Państwu przedstawić moją grupę, bo to są dosyć osoby specjalne i myślę, że dzięki nim ten spływ rozejdzie się dosyć głośno po Ameryce Południowej, po północnej, południowej też może. W każdym razie są to ludzie, którzy odgrywają znaczną rolę w amerykańskim związku kajakowym. I tak, pierwszym, którego chciałem przedstawić, to jest Eugene Buchanan, który... Eugene, come over here, please. Wait. And Eugene is representing American Canoe Federation, who are saying... Przepraszam, najmocniej. Patrząc na niego, zamyśliłem się i zmieniłem język. W każdym razie on reprezentuje Amerykański Związek Kajakowy, który przesyła wszystkim uczestnikom bardzo gorące pozdrowienia. Wyobraźcie sobie, że o mało nie przywiozłem tutaj wiceprezesa całego Związku Kajakowego, ale obiecał, że przyjedzie następny rok przynajmniej z 60 Amerykanami, żeby wygrać ten puchar kryształowy. Druga... I to 3 razy pod rząd. Tak, żebyście musieli kupić nowy. I druga sprawa, to Eugene jest jednocześnie edytorem największego magazynu, jak w Stanach, to myślę, że i na świecie, który nazywa się Paddler, w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy, który pisze o wszystkich zagadnieniach związanych z kajakowaniem. Od tych, co zaczynają na początku, aż do tych, co już są bardzo dużymi ekspertami. Chciałem również przedstawić Jeep Ellison. Can you come over here, please? Jeep jest bardzo... Jak Państwo, ci, co pływali wokół nas, zauważyli, jest bardzo dobrym kajakarzem. Obydwoje są bardzo dobrymi kajakarzami, klasy olimpijskie, powiedziałbym skromnie. I nie wiem, czy wielu z Państwa słyszało o takim słynnym projekcie Raft. To było związane z tym, jak Europa Wschodnia się otwierała i wtedy on wpadł na pomysł złożenia Amerykanów gdzieś głęboko w Syberię. Później, jak już tam trochę się pozmieniało, to zaczął wozić ich po Kostaryce, w Stanach Zjednoczonych i 2 lata temu to było w Turcji. Projekt Raft gromadzi około 30 krajów, reprezentacje 30 krajów, około 500 kajakarzy. No i być może kiedyś się uda go ściągnąć do Polski. Była kiedyś też reprezentacja Polski, tutaj z okolic Krakowa chyba, która brała udział w Kostaryce. Następną osobą, którą chciałem przedstawić, jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, to jest... Chwilę, tak? To jest... Liz? Liz Alpine. Can you come over here, please? Liz, where are you? Hi, come over here, please. Ona jest dziennikarzem do bardzo znanego magazynu, który nazywa się Speciality Travel Index, który pisze przede wszystkim o podróżach specjalnych, to znaczy nie pisze o jakichś tam czasach na Karaibach, ale pisze o kajakowaniu, o wycieczkach w góry i tak dalej, i tak dalej. I jest to magazyn, który jest szeroko czytany przez agentów podróży, jak również przez publiczność, znaczy przez turystów samych. Następnie Bob Hushar is America,
On jest Amerykaninem węgierskiego pochodzenia, który strasznie przeżywał wizytę na zamku w Książce, w Nidzicy, muszę Państwu powiedzieć. Bob, where are you? Sześć osób. Okay. And one, jedna więcej. Bob pisze, yes. Bob pisze dla takich magazynów jak Metropolitan Kayak Club of New York i tak dalej. Jest dla dużo magazynów, które są czytane przez członków klubów kajakowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych. I naszym fotografem, którą Państwo widzicie w akcji, jest Dennis Buchanan. Ona robi zdjęcia do tych wszystkich magazynów, żebyśmy mogli mieć ładne zdjęcia z Dunajca. Ja myślę, że jest zadowolona z tego. Proszę Państwa, dlatego, że jest nas aż tylu. Aha, jest również jeszcze jedna pani, która pięknie tłumaczyła naszych dziennikarzy. Przepraszam, że ją zapomniałem. Ona przyjechała z Warszawy, jest studentką i poświęciła swój wolny czas po to, żeby wszystkim tutaj tłumaczyć i pomagać w wywiadach, jakie oni prowadzą. To jest Paulina Kamyk. Czy można się prosić Paulinką? To jest, prawda, gdzie jesteś, Paulina? To jest ustawne. Proszę Państwa, żeby nie wszystkich, chciałem poprosić Eugene'a o zabranie kilku, powiedzenie kilku słów, o przekazanie pozdrowień z Amerykańskiego Związku Krajowego. Cześć! I would like to say on behalf of the American Canoe Association, which is North America's largest paddle sports organization, similar to the Polish Canoe Federation, Paddler Magazine, which I work for as well, which is North America's largest paddle sports magazine, and I'm sure the rest of the journalists here. W imieniu Amerykańskiego Związku Kajakowego, w imieniu magazynu Paddler, którego jestem edytorem, chciałem Was serdecznie pozdrowić. I just like to say that we've all had a great time here paddling the local river here. You have a great event. We don't have anything like this over in the United States where we come from. We look forward to coming back if we can, as soon as we can, and finishing up with the trip tomorrow. Oni mieli wspaniały czas w czasie pływania, są bardzo zadowoleni, mimo że rzeka jest trochę za płaska dla nich, ale niemniej mieli dużo wrażeń. Na początku dostali kajaki, które się same zatapiały, to też było wrażenie. W każdym razie nie mogą zrozumieć, dlaczego w Polsce się pływa na kajakach, nawet na takiej rzece jak Dunajca bez fartuchów. Tego nie mogą pojąć. W każdym razie za rok może będą fartuchy, zobaczymy. Eugene. Eugene przywiózł specjalną odznakę dla naszego komandora, ale nasz samochód jest zamknięty i nie może się dostać. Czy gdzie jest kierowca, jeżeli można prosić? Gdzie zniknął? No jak na paniśku. Eugene, go. Przepraszam za opóźnienie. W międzyczasie kilka słów do Państwa przekazy dyrektor projektu RAFT, Jeep Ellison. Go ahead. Jeff. I have participated in many competitions. Ja ubrałem udział w bardzo wielu różnych zawodach i spływach kajakowych wokół całego świata. And it is competitions like this where it includes the whole family, kids, and everyone comes and camps together that I believe holds the possibility of peace and goodwill and community in the world. Ale nigdy nie brałem udziału w takim spływie, gdzie byliby wszyscy, od 90-letnich, no może przepraszam, 80-letnich kajakarzy do dzieci. I to jest unikalne w skali światowej, to co reprezentuje spływ na Dunajcu.
i reprezentuje jeszcze jedną wielką rzecz, jaką jest pokój i wzajemna przyjaźń między ludźmi. Because, you know, the world right now is a pretty wild and dangerous and difficult place. And when we can come together and compete, and cooperate, and have a good time, and become friends, this is, we should do more of this, and I hope you do this for another 50 more years. Świat jest w tej chwili bardzo zagrożony przez różne konflikty regionalne czy globalne. W zasadzie takie imprezy jak ta, jak Spływ Dunajcem, powinien być powtarzany na całym świecie, żeby przybliżyć ludzi i dzięki temu załagodzić konflikty. Ja życzę wam, żeby ten Dunajec trwał przez przynajmniej następne 50 lat. And, thank you for a great organization. Dziękuję za wspaniałą organizację. Eugene Buchanan w imieniu Amerykańskiego Związku Kajakowego chce przekazać specjalny list do naszego komandora, łącznie z informacją o nim. List, mogę Państwu powiedzieć, przeczytałem i w skrócie Wam powiem, że Amerykański Związek Kajakowy jest szalenie zainteresowany na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z Polskim Związkiem Kajakowym, z Komisją Turystyki w celu wymiany grup pomiędzy obu krajami. Więc mam nadzieję, że jak za rok my tu przyjedziemy już z większą grupą, to za dwa lata do połowy Dunajca pojedzie do Ameryki.